O tak. Pamiętajcie o tym, że takie prezenty możecie znaleźć w sklepach z elektroniką, jako FIFA Points albo doładowanie na PlayStation. No co mogę powiedzieć? Ho ho ho! Postanowiłem poczuć świąteczny klimat, założyłem czapkę, wyglądam jak... No nie wyglądam gorzej niż zawsze, proszę mnie nie krytykować. Dzisiaj trafiam ikonę. Czuję to. Albo znów Cristiano Ronaldo, albo Messiego, bo widzę, że inni youtuberzy mają szczęście, a mnie ostatnio ono opuściło. Rozpoczynamy od paczek Electrum, otwieramy wszystkie, następnie przechodzimy do paczek za 300 FIFA Points. Chcę wreszcie zobaczyć tę piękną, białą flarę, którą ostatni raz widziałem na evencie w Londynie. Serio? Kto wie, może jak nie złoty piłkarz, to chociaż srebrny, ponieważ niektórzy na przykład z ligi francuskiej są dosyć dużo warci. Druga paczka nadal bez ekranów, Francuz i kto to może być? Ben Arfa. Święty Mikołaju. Byłem grzeczny. Wrzucałem filmy dosyć regularnie, więc jedyne co chcę teraz... O proszę, spełniło się moje życzenie, czyli to podświetlenie z boku. Kto do nas trafia? Czyżby Buffon? Tak, jest, jest to Gigi Buffon, pierwszy walkout w dzisiejszym pack openingu, piłkarz oceniony na 89 i co za właściwie slide in, a nie walkout, ponieważ wjechał jak na, właściwie nie wiem, jak na salony wjechał, świetnie. A wiecie co jest najlepsze, że ktoś lepszy, znaczy lepszy, ktoś inny może jeszcze kryć się w tej paczce, nawet nie wiem ile Gigi jest obecnie warty, jednak to mi się podoba. O rany, no jedna z lepszych kart jaką trafiłem w tym roku. Kto jeszcze? Jimenez. No, bez szału. Zobaczmy ile włoska legenda kosztuje. Nieźle. 50-60 tysięcy. To mi się podoba. Pójdźmy za ciosem. Ja zawsze lubię te paczki Electrum, bo według mnie są jednymi z lepszych. I proszę, lecimy. Drugi raz z rzędu. Czyżby znów włoska flaga, tym razem Hiszpania. Zostajemy w lidze włoskiej, jednak... No tak. Ceny piłkarzy ocenionych na 83 idą trochę do góry, więc no, sprzedam go później. 5 paczek do końca. No około 100 tysięcy chyba już zarobiłem, więc nie tak źle zarobiłem, no zyskałem, bo zarobiłem to bardziej z handlem. Mi się kojarzy znów Hiszpania, napastnik. Jest to Diego Costa! Jaki Diego Costa? O i jeszcze Laporte, cudownie. 4 paczki do końca. Wydaje mi się, że nie są złe, więc kto tym razem nie trafia do naszego zespołu? A może trafię? Właściwie nie wiem po co mówiłem, nie wiem o co mi chodziło. Jest to flaga portugalska, lewy skrzydłowy. Naprawdę przez sekundę myślałem, że to się powtórzy, jednak słuchajcie, jest to pierwszy raz, kiedy w tym roku trafiam na niego. To Cristiano Ronaldo mnie strollował, bo myślałem, że dostanę na niego. Tym razem role się odwróciły, piękny uśmiech Portugalczyku, no ale wolałbym jednak tego drugiego. Ale nie ukrywam, tętno trochę podskoczyło na tę chwilę. Ach, no aż tak pięknie być nie mogło. No ale... Okej, okay, trafiłem w jakiś dobry moment, bo lecą niezłe karty. Znów Hiszpania, bramkarz. Nawet nie liczyłem na De Gea. Coś czuję, że tu będzie karta warta więcej niż 100 tysięcy. Zobaczmy, czy mam rację. Jaka flaga? Keita. No trochę się przeliczyłem. Czas na ostatnią paczkę Electrum. Zakończmy to w stylu. Znaczy tam jeszcze inne paczki, czy... No, w pięknym stylu to kończymy, naprawdę. Bender. O panie, co to jest? A więc przechodzimy do moich ulubionych paczek, dużych premium, 300 FIFA Points. Zobaczmy, czy ktoś wpadnie, mam jeszcze 6000 punktów do wykorzystania. I dobrze. No chociażby jakiś inform wpadł, nie? Nawet biedny. Niemcy, środkowy pomocnik i jest to Sami Khedira. Kolejne 7000 albo 6. Spoko. Gdybym wydawał oczywiście monety, to nie byłbym zadowolony, ale jako, że są to FIFA Points, no to... Zawsze mam zysk, nieważne co trafię. O Jezu, trochę mi się gorąco zrobiło, nie ukrywam, grzeje, nie jest to jakiś najlepszy materiał, chyba najtańszy chiński. Nie jest najgorzej. Oby paczki były lepsze niż to, co mam na głowie. No chyba nie, chyba zrównały się ze sobą poziomem, te dwie rzeczy. No wiecie co, też nie chcę was zanudzać, po prostu będę pokazywał teraz najlepsze paczki. Oby takie były. Okej, mamy informa, doczekałem się. Mackay Steven. Moje życzenie naprawdę się spełniło, no bo chciałem nisko ocenionego. Mogłem poprosić o Neymara. Ech, no ale cóż, inform to inform. Dwa razy z rzędu? No nie no, bez przesady, ale z pewnością jest to lewy skrzydłowy.
jak nigdy go nie trafiałem, tak teraz już drugi raz dzisiaj. Jeśli trzeci raz zobaczę portugalską flagę, to polegnę. Znaczy, nie tyle portugalską flagę, co po prostu, no, na niego. No i proszę, założona czapka, od razu mamy ekrany, co? Znów Portugalia, znów lewy skrzydło, Polska! Kamil Glik! Cieszę się, naprawdę się cieszę, ponieważ Kamil kosztuje 15 tysięcy. Cudownie. Idealnie karta pasuje do czapki, świetnie. Jej, są ekrany. Ale nie jest to Flara ikonem, nie żebym był wybredny. Ruud van Nistelrooy, och nie, to Sneijder. Na moim koncie pozostały ostatnie FIFA pointsy, więc standardowo nosepack. I wiecie co, jeśli będą ekrany, to otworzę jeszcze kilka paczek, sobie doładuję szybko FIFA pointsy. Ale jeśli nie będzie, to chyba koniec, wiecie? Czy jej się mnie posłuchało? Będą jeszcze paczki. Ale czy Dzeko mnie przekonuje? No trochę tak. Brazylia, czekajcie, środkowy obrońca, niestety Marquinhos. Ach, no cóż no, albo Thiago Silva, albo Marquinhos, niestety, ten gorszy i tańszy. Czas na przedostatnią paczkę, no niestety nic ciekawego nie wpadało, dlatego wam tego nawet nie pokazywałem. No ale może jednak, czy zakończymy to czymś przyzwoitym? Znów Dzeko, naprawdę. A więc proszę państwa, chłopcy i dziewczęta, dzieci w każdym wieku, czas zakończyć ten świąteczny pack opening. Miejmy nadzieję, że niesamowitą kartą. Czy to będzie ta chwila? Syka bliat. Jeden inform, jeden walkout. Jak na 14 tysięcy FIFA points, to tak średnio bym powiedział, ale dwa razy na ni. To jest to, co mnie boli najbardziej. Dwa razy na ni. Słuchajcie, wiem, że mamy piątek. Wigilia pojutrze, jednak już chciałbym wam życzyć wesołych świąt. No, spełnienia marzeń, zdrowia i dobrych kart w paczkach, jak co roku. Do usłyszenia, pozdrawiam. Cześć.